Dobry wieczór Państwu, witamy w fotograficznym programie Bez Nazwy. Paweł Duma, Szymon Glonek, Szymon Glonek. Oraz nasz I gość. Dzisiaj nasz gość specjalny, Krzysztof Miller. Witam wszystkich fotograf, fotoreporter. Fanatyków fotografii, witam. Wielbiciel dobrej kuchni? Tak, absolutnie. To mnie odstresowuje od tej pracy stresującej, jaką jest fotografia, często na granicy ryzyka utraty życia, zdrowia, często z innych powodów bardzo stresująca, bo to wiadomo, że jeżeli się pracuje dla dziennika, to te fotografie, które dzisiaj robimy, muszą jutro ukazać się w gazecie. To nie można sobie odkładać jak w tygodniku czy miesięczniku, na pojutrze, na popojutrze. Nie można się skupiać na tym, bo jutro jest następna robota i następny stres z dobrym wykonaniem tej roboty. No tak. Ale zanim przejdziemy do rozmowy o pracę, to ja oczywiście zachęcam Państwa do zadawania pytań. Myślę, tak, że to... przede wszystkim czy w komentarzach proszę pytać. Tak, pod Czy powiemy już oknem o małej niespodziance, czy jeszcze nie? Jeszcze za chwilę. Dobrze, to powiemy to o za tym chwilę. Potem. To proszę nas oglądać. Tak, prosimy nas oglądać. Dzisiaj, bo zawsze mówimy co w programie, to dzisiaj tylko, ale aż wywiad z Krzysztofem Millerem. Myślę, że jest bardzo dużo tematów do poruszenia, dlatego na pewno czas znowu nam się bardzo skróci. Jak to się zaczęło? Dlaczego zdecydował się Pan na bycie fotografem? Znaczy, ja będę się wtrącał czasami Szymonowi w pytanie. Znaczy, zaczęlibyśmy od tego, kiedy po raz pierwszy pojawił się w Pańskich rękach aparat. Jezu, to było strasznie dawno temu. Dlaczego? Strasznie dawno temu. Nie wiem, jakaś taka... Ja kiedyś trenowałem w ogóle, zacznę jeszcze dawniejsze historie, czyli trenowałem skoki do wody w czasach, kiedy nie było jeszcze magnetowidów, nie mówiąc o DVD, kamerach i tak dalej, i tak dalej. I żeby zorientować się, jakie błędy popełniłem w trakcie skoku do wody, trener mi rozrysowywał takie figurki i po prostu zajmował się wizualizacją tych wszystkich moich problemów, błędów przy skakaniu do wody. I od tego zaczęła się taka moja pasja sztuką, malarstwem, kompozycją, no bo to coraz bardziej były ubrane te rysunki i aparat jak gdyby tak najbardziej psychicznie mi leżał, ponieważ robimy zdjęcie, wywołujemy negatyw, robimy odbitkę i niemal natychmiastowy jest efekt. No, w ciągu 24 godzin, 12, 6, 3 możemy mieć natychmiastowy efekt. I to mi bardzo psychicznie odpowiadało, czyli ten natychmiastowy efekt. Dlatego zabawa z aparatem, bo te początki to była zabawa z aparatem, z jakimś takim łantoczem. Sprawiała mi niesamowitą frajdę. To była jakaś dokumentacja na zawodach sportowych na początku, później gdzieś tam fotografia demonstracji, a później ktoś powiedział, że całkiem sobie nieźle radzę i przysłano mi aparat. Pamiętam pierwszy aparat z autofokusem Minolta 7000. Ten autofokus był fatalny, po prostu on burczał, jeździł w to i z powrotem i nie potrafił ustawić tej ostrości tak do końca. Poza tym obiektyw był dosyć ciemny, bo 5,6 szkło miało przysłonę i te zdjęcia, jak nie było dużej ilości luksów z światła, to takie mydlaste wychodziło, mydełko. Niemniej jednak no, jakoś się zaraziłem tą pasją do fotografowania. Poza tym życie fotoreportera w zasadzie jest takie samo jak życie sportowca, czyli w zasadzie cały czas pod presją, życie na walizkach, gdzieś przemieszczanie się, obserwowanie tych historii, które się dzieją przed szkłem obiektywu. I to ja myślę, że po prostu strzeliłem się w najbardziej optymalną historię, która mogłaby dotyczyć mojego życia zawodowego. Czyli takie niejako przedłużenie tych skoków do wody. A to właśnie, to dlaczego nie sport? No bo wie pan, sukcesy w sporcie były. Tak, duże. Tylko że tak, były duże sukcesy w sporcie. Ja studiowałem na WF-ie, ale na trzecim roku zrezygnowałem i postanowiłem zająć się już profesjonalnie fotografią.
miałem już w jednej takiej w łazience w zasadzie ustawioną ciemnię, w której potrafiłem spędzić całą noc po 12-13 godzin tylko po to, żeby się uczyć właśnie najpierw dokładnego wywoływania filmów. Wtedy pracowaliśmy na takich kultowych HL-kach 400 ISO, które mało tego, że było taniej, kupowało się niecięte, w puszkach. Dokładnie. I się cięło na szerokość. Niektórzy widzowie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Fotopan HL, produkt polskiego Fotonu na licencji Ilforda. Taka rozbiegówka Ilforda to była. Tak, tak. I stara licencja. I to faktycznie niektórzy mieli dostęp do tego, żeby kupić sobie taką puszkę, jak się kupuje puszkę filmu dla branży filmowej. Tak, 100 metrów filmu i wtedy trzeba było chodzić po zakładach fotograficznych i ściągać te najbardziej kolorowe kasety, takie zagraniczne, z których film już został wyrobiony, otwierać je, w ciemni, przy braku światła rozciągać ten negatyw na szerokość ramion, to niektórzy, ja miałem szersze ramiona, to mi wychodziło ponad 37-36 klatek, czyli około 40 miałem klatek. I później skrupulatnie, delikatnie nawijać na rolkę te filmy i zamykać tak, żeby się nie zarysowały. To była bardzo mozolna praca, ale naprawdę oszczędzała bardzo dużo pieniędzy. No i te negatywy się później wołało precyzyjnie. Ja pamiętam wtedy wywoływacz HC-110 był taki kultowy Kodaka, gdzie jeden kubeczek filmu dokładnie na litr wody i 20 stopni. I to wtedy idealnie precyzyjnie wychodziło. A później już zabawa pod powiększalnikiem. Potrafiłem tak całe noce spędzać, gdzie miałem później problemy, bo cała łazienka była właśnie zabrudzona zbrązowiałym wywoływaczem nieutrwalonym. Pytania od widzów się pojawiają. Czy była jakaś szkoła, czy jakieś kółko, czy jakiś, nie wiem, no w szkole... Szkoła życia była. Przede wszystkim szkoła życia. Ja tu chcę nawiązać do jednej rzeczy, bo ja gdzieś wyłapałem taką informację, bo powiedział pan o swoim trenerze, który rysował, malował. Tak. Przywinęła mi się przed oczami informacja, że rozmawialiście o malarstwie, o sztuce, tak, o takich rzeczach. Tak, kompozycja, kolory i tak dalej, i tak dalej. Bo gdzieś tam później, pewnie dojdziemy do tego, ktoś nazwał pana Nikiforem polskiej fotografii. No tak, to prawda. Czyli jakby człowiekiem niewykształconym, ale jednak ta szkoła była. Absolutnie niewykształconym, niemniej jednak konsekwentnym w fotografowaniu swoim stylem. Ja chciałbym tutaj dodać, że proszę pamiętać, że w 1989 roku, jak rozpoczynała pracę Gazeta Wyborcza, to nie było tam ani wykształconych dziennikarzy do końca, jakoś z dużą praktyką, no Ernest Skalski, Adam i Helena uczyło, prawda? Natomiast tak naprawdę większość nas uczyła się dopiero. Nie mieliśmy tego terminowania u mistrzów wcześniejszego. To było takie pójście na żywioł, bo musimy coś zrobić tu i teraz natychmiast. No tak, trzeba mieć pewną wiedzę, żeby zmieszać tą wodę z tym koreksem, wiedzieć, że to jest czerwona lampka, a nie pomarańczowa i coś tam. No skądś trzeba się tego dowiedzieć. No tak, ale to była cały czas nauka, to nie była szkoła, to, o którą pan się pytał, nie była szkoła stricte, że chodzimy na zajęcia i ktoś nam przekazuje tą wiedzę, tylko to była nauka najtrudniejsza pewnie, bo metodą prób i błędów. I teraz wrócę do tego Nikifora. Ja popełniałem wszelkie możliwe błędy fotograficzne i dalej je popełniam do dzisiaj, mimo że w tej chwili już skończyłem Wydział Fotografii na łódzkiej filmówce, gdzie obroniłem licencjat na szóstkę, czyli ocenę celującą. I w dalszym ciągu popełniam, bo ja uważam, że tak naprawdę to Susan Sontag mówiła, że im bardziej zdjęcie jest surowe, jeżeli ma błędy i mankamenty, często źle wywołane, jak na przykład zdjęcia Roberta Capy z lądowania w Normandii, to zdjęcie wtedy jest bardziej szczere, autentyczne i mocniej przemawia do widza, że jeżeli wypacykujemy to zdjęcie w Photoshopie, czy kiedyś się kreśliło odbitki specjalnymi farbkami, poprawiało kontury, to już nie jest to samo. Ja w ogóle nie uważam, żeby fotografia miała jakieś błędy. Poza poprawianiem
i doprawianiem fotografii, czyli poza zmienianiem treści i ingerencją w fotografię. Tak naprawdę fotografia jest tak szczerą dyscypliną, może nie sportu, tylko nawet nie sztuki, tylko dokumentacji, że każdy błąd jest wybaczalny. Jeżeli tylko idealnie przekazuje informacje, idealnie przekazuje treść i ta treść jest odbierana i chłonięta przez widza. Mhm. Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do AWF-u. Mhm. Jaką miał pan ocenę z egzaminu z anatomii? No wie pan, trzy. No to jest pierwsze sito. Pierwsze sito na AWF-ie na pierwszym roku. I to strasznie, ale ja chyba w trzecim terminie zdałem, czyli w terminie, którego już nie było, a który mogłem powtarzać, ponieważ miałem w tym czasie indywidualny tok studiów. I to ta trójka naprawdę... To jestem pod wrażeniem, bo to jest wielki atlas anatomiczny, który trzeba wykuć na blachę. Czytając książkę, byłem święcie przekonany, że to był egzamin, który po prostu tak na szóstkę z plusem. Nie, bo absolutnie. Opisy są niektóre mocno anatomiczne. Ale to do książki nawiążemy jeszcze. Ja jeszcze tutaj ruszyliśmy ten wątek błędów fotografii, a ja tak zapytam trochę przekornie, ale czy to nie jest tak, że to, co nazywamy błędami fotograficznymi, jest po prostu w tego typu fotografii wybaczane? Że jest nie znaczy, najważniejsze, że jest n tego rzędu dopiero wartością? Na pewno tak, bo w takiej fotografii prasowej, takiej szybkiej fotografii, brudnej fotografii, jak się czasem mówi, najważniejsze jest temat, dotarcie do tematu i szybkość przekazania tematu gdzieś dalej, posłania go w świat. Bo tego oczekuje redakcja, tego oczekują ludzie, czyli informacji. I w zasadzie nie ma tu znaczenia kompozycja. Ważne jest, żeby było wydarzenie. Im mocniejsze, tym łatwiej o publikację tego typu wydarzenia. Natomiast też w takich mocno stresujących chwilach trudno jest zastanawiać się nad kompozycją. Jak strzelają, trudno jest ustawić 2-3 plany, zgrać je ze sobą, czy na przykład zaczekać na złotą godzinę, skoro się wszystko dzieje przed południem, no tak. czy w dżungli, gdzie są wypalone miejsca i niedoświetlone cienie. Ja myślę, że tutaj wielką rolę u fotografa zawodowego odgrywa intuicja, jak to wszystko poustawiać i zgrać. To musi być coś takiego bardzo intuicyjnego, trzeba to czuć gdzieś w środku. A rutyna? Rutyna absolutnie podstawa, ponieważ w takich momentach nie mamy czasu na zastanawianie się, jak przysłonę ustawić, jak czas ustawić. Musimy mieć wszystko zgrane i działać na takim automacie, żeby nie zawracało nam to głowy, ponieważ tam naprawdę ułamki sekund często decydują o tym, czy zrobimy zdjęcie, czy nie. W związku z tym, z jednej strony rutyna w obsłudze maszynki do robienia zdjęć, czyli aparatu fotograficznego, z drugiej strony jakaś intuicja właśnie, przewidywanie, co się zaraz zadzieje, kiedy nacisnąć, bo to jest też wstrzelenie się w historię, w sytuację, która się dzieje. Mhm. Jeszcze bym wrócił właśnie do tych początków, tak? No, do praca... anatomii. Nie, do anatomii to jeszcze później wrócimy. Natomiast 89 rok, jest gazeta, zaczyna pan pracę. I co zdecydowało o tym, że właśnie fotograf wojenny, fotoreporter w takim temacie, a nie wiem, nie jeżdżenie po fabrykach z dygnitarzami i przecinanie wstęg. Znaczy ja powiem tak, że te zdjęcia, które robiłem, najlepiej są postrzegane właśnie poprzez fotografię wojenną. Ale proszę pamiętać, że to Kapuściński mówił, że fotografem wojennym jest się na wojnie, jak się wraca do kraju, to jest się fotografem stołecznym i tak dalej, i tak dalej. Albo krajowym. I proszę pamiętać, że ja pomiędzy tymi wojnami zajmowałem się tysiącem innych tematów. Właśnie robiłem dygnitarzy, robiłem włókniarki w padających fabrykach włókienniczych w Łodzi, robiłem festiwale w Jarocinie, gdzie czasami po łbie dostawałem. Robiłem pokazy mody, tysiące innych historii. Natomiast jak gdyby te najmocniejsze moje zdjęcia, to znaczy cała moja kariera zawodowa jest postrzegana właśnie przede wszystkim przez fotografie wojenne, ponieważ one najczęściej były w gazecie
publikowane, eksponowane i na wystawach pokazywane i tak już się utarło. Mhm. Ale, tak, ja bym się odciął od tej fotografii, bo ja nie jestem fotoreporterem wojen, chyba że jadę na wojnę akurat. Ale to była ta pierwsza decyzja i jestem ciekaw, jak ona zapadła, znaczy, tak? Pierwszy wyjazd. To był absolutny przypadek. W ogóle się zaczęło od tego, że pojechaliśmy na wywiad z Havlem, to był chyba wrzesień, październik 1989 roku, gdzie on mówił, że tutaj się nic nie zmieni, że wy w Polsce macie świetnie, bo już okrągły stół, przemiany, wasz prezydent, nasz premier i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Czechach jak gdyby jeszcze w tym momencie były jakieś drobne demonstracje, ale nie widać było początku przemian. I nagle po miesiącu wszystko, cała sytuacja się odwróciła. To był wyjazd do Czechosłowacji na aksamitną rewolucję. Później była Wigilia i w Bukareszcie, w Rumunii rozpoczął się pucz, wojna domowa. Nie wiadomo, jak to określić, bo nie wiadomo, czy to było sterowane, czy niesterowane. Ja zresztą w to nie wnikam i to mnie nie interesuje. I nie było chętnych, bo to były pierwsze takie święta po odzyskaniu demokracji. Ludzie chcieli zabijać karpia, zjeść sobie wigilijną kolację w spokoju, a ja zdecydowałem, że pojadę. Później jak gdyby z kolei trafiłem na doskonałych dziennikarzy, którzy ze mną chcieli współpracować, gdyż dobrze nam się współpracowało, mieliśmy do siebie zaufanie. To pierwsza była Maria Wienikowska, gdzie przyszedłem do działu foto i zobaczyłem taką dziewczynę w rudych lokach i mój szef powiedział, to jest Maria Wienikowska, to jest gwiazda Radia Z i z nią będziesz teraz jeździł. No i chcąc, nie chcąc, szefowi się nie odmawiam, musiałem pojechać. I tak się zaczęła na przykład cała seria wyjazdów do państw, jeszcze wtedy do Jugosławii i obserwacja poszczególnych faz wojny i rozpadu państwa jugosłowiańskiego. To była Słowenia, Chorwacja, później Bośnia wielokrotnie i tak Kosowo i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że to jest taki splot wielu przypadków. Mhm. Dobrze, ale w wielu materiałach, do których dotarłem, pojawia się hasło rozdzielnik, że wyjazdy były robione z rozdzielnika. Czy to było tak, że... Ja nie wiem, co do których materiałów pan dotarł. Nie, no, ale gdzieś tam, że... Znaczy był rozdzielnik, na początku był rozdzielnik, ale później się utarło, że na przykład Kubatys woli fotografować sport. Aha. Świetnie się w sporcie czuje i jak gdyby dostał tą działkę sportu. Michał Mutor świetnie się czuł w studio, w fotografii kreacyjnej, w ustawianiu świateł, czasów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym się utarło, że to... Piotr Wójcik świetnie robił mniejszości cyganów, zresztą wydał album o cyganach. Jak gdyby każdy szukał swojej niszy w tej fotografii. Wojna to oczywiście bardzo szeroka nisza, można powiedzieć szeroki korytarz. I ta z jednej strony, nie wiem, chęć obcowania z dużymi wydarzeniami, które zmieniają w sposób przyspieszony świat, czyli wojna jest takim wydarzeniem, kiedy zmieniają się granice, powstają nowe państwa. No, historia się dzieje przed obiektywem, to jest strasznie ważne dla fotoreportera i na pewno dziennikarza i operatora, żeby to właśnie to wydarzenie rejestrować. Ja miałem jakiś taki właśnie imperatyw, żeby w tym kierunku pójść. Dobrze się czułem w sytuacjach stresogennych, to znaczy dobrze się czułem. To się okazało później, że się dobrze czułem w tamtym momencie, a później się gorzej poczułem. Natomiast chęć współpracy ze świetnymi dziennikarzami, bo później był Wojtek Jagielski, Paweł Smoleński, Beata Pawlak, która tragicznie zginęła podczas wybuchu na wyspie Bali, Waldek Milewicz, z którym parokrotnie wspólnie jeździliśmy, który zginął w Iraku. No, to jak gdyby determinowało te kierunki, w których się poruszałem. Czyli nastąpiła swego rodzaju specjalizacja po prostu w pewnym momencie? Specjalizacja nie, bo to już powiedziałem wcześniej, że pomiędzy tymi wojnami robiłem setki innych tematów. Natomiast rzeczywiście, skoro Wojtek Jagielski miał zaufanie do mnie, dobrze się czuliśmy przy współpracy ze sobą, wiedzieliśmy, że jeden drugiego w biedzie nie opuści, że nie zostawi na pożarcie i możemy współpracować świetnie. Jeden drugiemu się nie wtrąca, nie pokazuje palcem, co ma zrobić. Ja jemu, on mi, bo jak gdyby byliśmy zawodowcami w tym momencie i
No i nie trzeba było tego robić. No to tak się utarło, że jak jest Afganistan, to wiadomo, z Wojtkiem Jagielskim się jeździ. On miał też swoje jakieś kierunki takie, w których się specjalizował. Afganistan, Zakaukazie, czyli Czeczenia, Gruzja, Karabach, później Afryka Centralna, czyli Uganda, Kongo, Afryka Południowa. Także każdy z tych dziennikarzy miał swoje takie działki, a że byliśmy zaprzyjaźnieni, zakumplowani, na dobre i na złe, bo na takich wyjazdach często jest na dobre, ale bardziej częściej jest na złe po prostu. Podejrzewam, że nieraz było tak, że nie wiem, patrzyliście sobie w oczy i myśleliście, że to już ostatni człowiek, którego widzę. O Jezus Maria, to wielokrotnie mówiliśmy nigdy więcej, po prostu basta i koniec. No to nie warto, ale później się wracało. Wojtek pisał, czy tam ktoś pisał reportaże, ja robiłem zdjęcia i nagle się okazywało, że to ma sens. Jazda tam, dokumentowanie tych wszystkich tragedii, cierpień ma sens i że warto było i że nie jest to nasze ostatnie słowo. Czy po pierwszym trupie, bo tak pan pisze w książce, nie miał pan ochoty powiedzieć nie, weźcie kogoś innego, ja już mam dosyć? Nie, ja musiałem się zmierzyć z tą śmiercią aktora, który, to był Łukasz, 89 rok, on szedł do telewizji, do wieży telewizyjnej nadawać komunikaty powstańcze i został trafiony przez snajpera, ku przestrodze pewnie innym dziennikarzom zaangażowanym w tego typu komunikaty. No musiałem się zmierzyć, to się stało chwilę wcześniej, jego ciało zabrano do kostnicy i pojechałem tam. Chociaż z drugiej strony wiedziałem, że tych zdjęć, które zrobiłem w tej kostnicy, nigdy nie opublikuję. To nie była moja ostatnia wizyta w kostnicy, bo później była Słowenia, gdzie fotografowałem pierwsze ofiary rozpadu państw byłej Jugosławii. I też wiedziałem, że te zdjęcia nigdy nie będą opublikowane w gazecie. Zrobiliśmy takie embargo na te zdjęcia. Natomiast te zdjęcia były później wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowych ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Stanforda. Proszono nas o wysyłanie tych zdjęć, które będą służyły jako potwierdzenie tez stawianych w pracach naukowych. Dobrze, ale ja bym się chwilę wtrącił, bo przechodzimy już jakby do tej praktyki fotografa właśnie w czasie wojny, ale my tu sobie jakby też przyrzekliśmy, że podpytamy troszeczkę o taki warsztat techniczny. Czyli zostawmy na razie samą wojnę. Dobra. A zapytam o takie dwie epoki. Epoka filmu i epoka cyfrowa u fotografa. Jak to wyglądało wtedy, jak to wygląda teraz, co jest na plus, co jest na minus? Znaczy ja od razu, wiesz, no to rozwinę tą całą historię. Pamiętaj, że jak zaczynaliśmy pracę w Gazecie Wyborczej, no to była epoka negatywu, właśnie tej słynnej HL-ki, wołania w HC-110. Później trzeba było szybko wywołać negatyw, zrobić odbitkę. I to wszystko na miejscu? Na miejscu, to jeszcze była redakcja, wtedy się mieściła w starym żłobku na ulicy Iwickiej i mieliśmy na potrzeby ciemni za adoptowaną toaletę dla dzieci, gdzie na małych kibelkach stały powiększalniki i trzeba było nie dość, że zrobić odbitkę, wysuszyć ją, to jeszcze trzeba było wsiąść w samochód, szybko pojechać do Domu Słowa Polskiego, gdzie tą odbitkę się składało, bo jeszcze wtedy był druk z odbitki. Później to się zmieniało. I pamiętam takie wyjazdy jak Czeczenia, Afganistan, gdzie musiałem brać dwa plecaki, bo to był przecież koreks. To była przecież suszarka do włosów, którą się suszyło negatywy. To była już wtedy dwukąpielowa maszynka do chemii dwukąpielowej, w której można było wywoływać negatywy kolorowe. I to był skaner, przeogromny skaner, cała waliza, taki skaner, który po zeskanowaniu można było linią telefoniczną, jeżeli był telefon, wysłać do kraju. Natomiast dzisiaj, no, szapoba, biorę sobie malutkiego laptopika. Dwa aparaty cyfrowe, bo zawsze z dwoma jeżdżę. I ko-
koniec, no kartę pamięci, trzy karty pamięci tak na wszelki wypadek, żeby się zepsuła i gdyby się jedna zepsuła i koniec. I podłączam się do internetu, ewentualnie na FTAP-a, jeżeli jest możliwość łączności i to, nie wiem, zdjęcie po powrocie do hotelu w ciągu 15 minut może się ukazać na stronach internetowych już w gazecie. Jeżeli ale nie, nie ma takiego sentymentu do tej jest fotografii. Jest przeogromny sentyment. No tamta fotografia to była magia po prostu. No bo to trzeba było, człowiek się modlił. Czy zrobił wszystko, co widział? Czy to, co mu zostało z tyłu głowy, co zaobserwował, rzeczywiście jest na negatywie? No to było taka trochę... troszeczkę gra w ruletkę, no jest albo nie ma. Najczęściej było i później po wywołaniu negatywu, no też pamiętajmy, że te negatywy miały bardzo fajną plastykę. My pracowaliśmy wtedy na filmach Fuji, to była Reala setka i filmach Fuji 400 i 800 i one miały prześwietną plastykę, prześwietną kolorystykę. No to ja pamiętam, że byłem przerażony, jak na samym początku wchodzenia aparatów cyfrowych robiliśmy w Gazecie Wyborczej na już kultowych aparatach Canon G2, gdzie ta matryca kompletnie się nie zgadzała z tym, co zrobiliśmy. Mało tego, opóźnienie na migawce, gdzie ja poszedłem na zawody konne i miałem same łby albo ogony konie, a nigdy nie potrafiłem się wstrzelić, przewidzieć z tym opóźnieniem migawki, jak tu nacisnąć, żeby ten cały koń wszedł mi w kadr. Ja mam prośbę, żeby reżyserka przygotowała maila. To jedną rzecz, a po drugie moglibyśmy w tle zacząć tak już pojedynczy... Już te zdjęcia sobie, tak, chodzą. Więc Państwo je oglądają, natomiast myślę, że dostaliśmy z wydawnictwa jedną książkę, którą dzisiaj ktoś ze szczęśliwców dostanie z autografem autora. Która osoba, Panie Krzysztofie, która do nas napisze? O Jezu, nie, to ja... Taka liczba nieduża i ta osoba w tej kolejności... 13. Dobrze. To 13 osoba... Czyli dzisiaj 13 będzie szczęśliwa. Absolutnie, ja zawsze mam farta 13. Dobrze. To 13 osoba otrzyma z autografem. A ja podrążę jeszcze temat wyposażenia, bo tu powiedzieliśmy o wyposażeniu fotograficznym. A nie czytając tą książkę, zafascynował temat śpiwora. Znaczy może też dlatego, że też jeżdżę po świecie, trekking i też uważam to za niezbędne wyposażenie, jak się nawet wychodzi na jeden dzień na wycieczkę, ale on tam niesamowicie często się chyba przydawał. Tak. I to w strasznie różnych historiach. Ale to może w ogóle rozwiniemy temat takiego osprzętu niefotograficznego, ale który był niezbędny do wykonywania tej roboty. Po pierwsze najważniejsze to... jest to, że możemy zabrać tyle rzeczy, ile uniesiemy i nie będzie nas to spowalniało w naszej pracy. To jest podstawa. Zaczynając od sprzętu, to najlepiej dwa body i dwa obiektywy. No trzeci może być jeszcze zapasowy w torbie. Dwa sztywne, najlepiej szeroki, no i nie wiem, 50, ewentualnie 80-200, taki zoom, który jak nie możemy podejść, żebyśmy nie tracili zdjęć, do których nie możemy podejść. Aha. Ale na pewno bardzo szeroki. Dwa body po to, żeby w trakcie roboty nie zmieniać obiektywu, bo wtedy tracimy czas i tracimy to, co się dzieje przed naszym aparatem. I to jest taka niezbędna podstawa. Na pewno do tych aparatów trzeba wiedzieć, ile przejedzie nasz aparat, na ilu bateriach przejedzie nasz aparat. Czyli musimy mieć przynajmniej na jedną dobę, jeżeli robimy zdjęcia przez, nie wiem, 10-12 godzin, to musimy mieć drugie tyle zapasów bateria. Na pewno negatywy z dużą górką. W tej chwili jest zupełnie inaczej. No, ten kanony, na których my pracujemy, czyli 5 Mark II, 5, wytrzymują na jednej baterii nawet do trzech dni. Także dwie baterie, no i kilka
kart pamięci, to o różnej pojemności, bo te o większej pojemności często zapisują wolniej niż te o mniejszej pojemności. Także właśnie, nie wiem, czy to nie jest za nudne. Myślę, to są akurat rzeczy, które interesują widzów. I na pewno jedno z pytań. Jakim sprzętem pan Miller fotografuje? Służbowo i prywatnie. Tak, no to właśnie fotografuję służbowo na piątce Mark II i jedynce Mark II. Jedynkę Mark II odłożyłem, znaczy on służy jako zapasowy aparat, taka wielka cegła, bardzo ciężka, która urywa ramię, jak się dłużej ją nosi. Natomiast piątka jest doskonała, pełna matryca, nie z przelicznikiem, tak jak w jedynce w Marku I. I obiektywy do tego. No, ja mam bardzo jasne obiektywy, ponieważ staram się w ogóle nie używać lampy błyskowej. W związku z tym mam 35-1.4, 50-1.2. To są dosyć spore, sztywne obiektywy. Niemniej jednak mają niesamowitą precyzję odwzorowania, bo pamiętajmy też, że to, co robi fotografię, to nie jest film, to nie jest matryca, tylko to jest szkło. To jest rozdzielczość szkła, precyzja szkła. Dopiero drugą rzeczą to jest matryca w aparacie. W czasach analogowych to była Leica, tak jak w książce to się była, pojawiało? To było, Jezu, czasy analogowe to w zasadzie miałem jeden podstawowy aparat, na którym pracowałem przez 8 lat, który zdarł się aż do, obudowa się zdarła aż do gołego, żywego metalu, to był Nikon F4. Pancerny aparat, świetny na tamte warunki, a drugi aparat, a właściwie podstawowy, czyli pierwszy, to była Leica, gdzie miałem dwa obiektywy, to była 21-28, ale do tego trzeba było zakładać specjalną wizjer na Leicę, gdyż ta szczelina tutaj, w którą się podglądało, nie obejmowała takiej szerokości, i 35-1.4, no, doskonały obiektyw. Jeszcze chciałem powiedzieć o tej Leicy, że Leica była dla mnie idealnym aparatem, ponieważ po pierwsze nie pobudza wyobraźni osoby fotografowanej. Była brzydka jak brzydka. Nie zwracała uwagi. Malutka. Fanatycy marki teraz aż zawrzeli, bo to uważają za przepiękne. Brzydka, produkty. Nie, no ale ja uważam, że w swojej brzydocie przepiękna. Absolutnie jestem fascynatem Leica. I jeżeli wcześniej się wszystko ustawiło, bo wiadomo, że jeżeli się wychodzi na słońce, to się wszystko gdzieś tam mierzy na szarą tablicę i można wszystko sobie wcześniej ustawić. W cieniu można zmierzyć, czyli mamy dwie opcje ustawienia światła, o których gdzieś tam z tyłu głowy pamiętam. I później to już jest tylko automat. Ta Leica manualna była niesamowicie szybkim aparatem, niesamowicie precyzyjnym, bo jeżeli dodamy jeszcze do tego głębię ostrości, którą sobie tam ustawił, ona miała porażającą głębię ostrości, czyli że od nieskończoności w dół, jakbyśmy ustawili, no to nie ma szybszego aparatu jak Leica, a jednocześnie ona nie powodowała strachu, niechęci osób fotografowanych. Czyli bo często jest tak, że fotoreporterzy chodzą obwieszeni aparatami, obiektywami długimi, niedługimi, setką torebeczek i tak dalej, i tak dalej. I to jak gdyby wzbudza jakiś dystans i przestrach niektórych, bo nie mówię, że wszystkich, przed fotografowaniem. Natomiast ta Leica wyglądała bardzo profesjonalnie. No dobrze, ale to nawiążę do tego, bo aparat, tak. Masz w ręce aparat. Ale do tego jakaś press, foto, legitymacje, jak to wygląda? Bo czasami się widzi ludzi obwieszonych tym wszystkim. To różnie, to bardzo różnie, tu nie było reguły. Czasami jak ktoś wymagał, to rzeczywiście, ale to bardzo rzadko press w ogóle se, to bardziej na samochód, bo oklejaliśmy samochód, którym dojeżdżaliśmy w jakieś, nie wiem, rejony konfliktu, oklejaliśmy czarnymi taśmami press, TV i tak dalej, żeby osoby, które nas podglądają, z daleka widziały, kim jesteśmy. To też teraz się zmieniło, ponieważ w Afganistanie, czy w Iraku, gdybyśmy sobie zakleili samochód press, to byśmy byli najlepszym celem, jaki sobie mogą wymarzyć talibowie. Legitki zawsze musiały być przy sobie. Czasami trzeba było wyrabiać gdzieś akredytację, którą też się pokazywało w odpowiednich momentach.
ale przede wszystkim właśnie brak epatacji tłumu właśnie swoją, nie wiem, taką fotograficzną zawodowością. Na pewno nie bojówki, na pewno nie jakieś mundury czy coś, nie wtapianie się w żołnierzy, tak żeby ktoś widział, że jesteśmy z boku, cywilami. Że jesteśmy cywilami, że jesteśmy obserwatorami konfliktu, a nie uczestniczymy w nim. No ale ta fioletowa, z tego co pamiętam, kurtka była raczej problemem. Tak, to rzeczywiście ktoś mi namówił, że w Gruzji zimno i tak dalej. To historia fioletowej kurtki, to jest, będzie wiadomo, o co chodzi dla tych, co przeczytają książkę. Tak, zachęcamy, bardzo ale ciekawe. Tu chyba warto przeczytać parę rzeczy, które już nam widzowie tu napisali, bo się tego zaraz uzbiera trochę dużo. Artur pisze, jestem na empik.com, no i kupuję, 36,49. Jestem 13. Panie Jerzy, trzeba napisać na maila tv@bankier.pl, zaraz reżyserka go wyświetli na dole, także na tego maila i Piotr zobaczymy, W. kto jest 13. napisał, przeczytałem pana książkę, jest po prostu mega, tutaj wykrzykniki dużymi literami, pozdrawiam pana serdecznie. Tutaj Kamil Leimler napisał, panie Krzysztofie, szybkie pytanie, jakie ogniskowe lubi pan najbardziej, to już odpowiedzieliśmy, tutaj pozdrowienie dla mistrza z dużymi wykrzyknikami. Natomiast co tutaj jeszcze z takich rzeczy, które by dotyczyły? A to za chwilę. Tutaj dojdziemy do tych pytań dalszych, bo one będą dotyczyć. No dobra, to ciągu. Aparat obiektywy mamy omówiony, no a ja teraz trochę przekornie. To nie, jeszcze, a poczekaj, daj mi jeszcze wyposażenie dokończyć. A to ja też o wyposażenie. Ja o dokumentach chciałem. Jeszcze chciałem powiedzieć ten o Zoomie, że jeden Zoom, którego używam, to jest. Kiedyś było 80-200, teraz jest 70-210, bo z Nikona przeszliśmy na system Canona, który ma. Taki, to jest taki obiektyw, którym się ratuje, jeżeli nie mogę podejść, coś się dzieje daleko, jest zakaz przejścia. Jeżeli chodzi o dokumenty, no to wiadomo, że staramy się zawsze wyrobić akredytację, nie zawsze to jest możliwe, ani nie zawsze te akredytacje funkcjonują tak naprawdę, bo to zależy często od dobrego albo złego humoru lokalnego bataszki, komendanta czy dowódcy, czy nas zabierze, wpuści, dopuści gdzieś w pobliżu linii frontu, czy zabierze nas pod wózką gdzieś w pobliżu tej linii frontu. Czasami te dokumenty też robiły problem, bo pamiętam w jednej opowieści było tak, że były dwa dokumenty zbijające się, frontu, tak? Zbijające się absolutnie, czyli od konkurujących ze sobą byłego prezydenta Gamsa Hurdi i panującego Szewardnadze. I były też dwie armie i nie wiadomo było, którym dokumentem się posłużyć, bo taki sam sprzęt, takie same mundury, ta sama mowa. No i wyskoczyć z którego? Od razu można oberwać. No, tak samo te dwa lewe paszporty kupione w Moskwie. Właśnie, ale nie, zapytać o pieczątkę AB, bo ja też kiedyś tą pieczątkę miałem i to było moje największe zdziwienie, że na taki mały kwadracik będę podróżował po całej Rosji i Rosjanie nie mogli uwierzyć, że ja wjechałem na tą pieczątkę. To było dla nich w szoku. I faktycznie wyrobienie jej samodzielnie to żaden problem. Tak, no tutaj nie będę zdradzał u kolegi z której agencji AP. Można było pójść, spokojnie się napić kawy, a nie stać w kolejce do konsulatu, żeby taką pieczątkę wyrobić. To tylko podpowiem, kiedyś, żeby wjechać do Związku Radzieckiego ówczesnego, faktycznie Polacy wjeżdżali na tak zwaną pieczątkę AB, czyli nie była to formalna wiza, tylko taki kwadracik i dwie litery AB, koniec. Ja bym jeszcze tak, może trochę przekornie o sprzęt, no, a nie wiem, statyw, lampa właśnie, może jakaś blenda, żeby doświetlić, no, bo też fotografował pan właśnie tych wataszków, komendantów, jakieś takie, nie wiem, filtry na obiektyw. No nie. Wiadomo, że trzeba być bardzo mobilnym, bo historie w takich sytuacjach konfliktowych są bardzo dynamiczne i najważniejsze, żeby jak najmniej sobą absorbować i jak najmniej sprzętem być absorbowanym, bo rzeczywiście można by konwertery dokręcać, filtry zmieniać, polaryzacyjne, różne takie inne, ale na to wtedy nie ma czasu, bo to rozprasza po prostu, a głównym tematem, dla którego ja tam jadę, to jest właśnie informacja, wysłanie informacji, czyli zrobienie historii jak najbardziej naturalnie, tej, która się dzieje przed
moim obiektywem. I właśnie ustawianie na statywie, czy nie wiem, doświetlanie Basajewa blendu, to by było chyba śmieszne. Kto by trzymał? Jagielski by trzymał tą blendę? Dobra, to teraz, żeby powoli kończyć wątek sprzętowy, jednak przejdźmy do fotografii za chwilę. Ile razy zdarzyły się takie sytuacje, że skończył się film, skończyła się karta lub padła bateria i to w tym właściwym momencie? Czy w ogóle coś takiego było? Właściwie, wiesz co, ja nie bardzo pamiętam takiej historii, a to z tego względu, że też duży przerób miałem, przemiał. Czyli wiesz, nawet jeżeli coś takiego się działo, a zawsze uważam na to, żeby mieć zapasowe baterie, żeby mieć film, to mógł ci się film skończyć, bo nie obserwowałeś licznika, prawda? Jak były aparaty analogowe. Teraz, dzisiaj to już w ogóle na to się nie zwraca uwagi, bo nie wiem, te karty 32-gigabajtowe mają pojemność kilku tysięcy zdjęć w dobrej rozdzielczości, prawda? Ale kiedyś trzeba było uważać właśnie, jak się dochodzi do 36 klatki, jak się sprytnie założyło film, to jeszcze można było tą klatkę E naświetlić, czyli end, czyli ostatnią i to było nasze szczęście. Filmów nigdy mi nie brakowało. No, raz, tak naprawdę na taki raz, wyjazd, pamiętam, było, raz, raz pamiętam taką mega wtopę miałem, jak ten, jak pojechałem jakiś skacowany strasznie na jakieś zdjęcia i ten. I robię tą lajką, robię i kręcę i naciągam i tak się spojrzałem, a tam 60 któraś klatka i patrzę, a w środku nie ma negatywu. Ojejku. No ale to szybko założyłem. No tak, to się zdarza. Szybko założyłem. Właśnie ile negatywów wychodziło tak na taki wyjazd? To różnie, to bardzo różnie. To zależało od sytuacji, ale tak z reguły na taki dwutygodniowy wyjazd to około między 30-50 negatywów gdzieś tak wychodziło. Pamiętam, że były takie wyjazdy po miesiąc czy półtora miesiąca, gdzie brałem 100 negatywów. To wiesz, to też miało bardzo dobre strony, robienie na negatywie, ponieważ nie mogłeś zaszaleć z tą ilością robionych odbitek. To, co dzisiaj fotografujesz aparatem cyfrowym, zupełnie jakbyś kręcił film. A później weź to przejrzyj. Wtedy miałeś jeszcze taki topór nad tobą wisiał, że musiałeś to wywołać, zapłacić za to wołanie, prawda? I później jeszcze przejrzeć. Ale dzięki temu się skracałeś, byłeś bardziej konsekwentny i bardziej precyzyjny i wydaje mi się, że wtedy dużo bardziej świadomie się też kadrowało i czekało się na te właściwe momenty. Nie można było sobie zaszaleć, przepuścić 12 klatek za jednym razem, za jednym zamachem, czy 6 klatek za jednym zamachem, bo nagle ci w pewnym momencie brakowało. Motor zaczynał bzyczeć i już wiedziałeś, że to jest te pół minuty, kiedy zwija film, musisz wyjąć nową rolkę i ją przełożyć. Czasy cyfrowe to też chyba trochę utrata tej możliwości handlu wymiennego, bo też była taka jedna historia opisana, gdzie no właśnie film stał się przepustką, tak? Znaczy tym... No tak, tak. No, nie tylko przepustką, to znaczy służył jako łapówka po prostu, ale no tak. Też często kubeczek filmu, który mieści 50 gram, służył jako kieliszek w różnych przyfrontowych sytuacjach. Bardzo użyteczna rzecz. Ale to tak nawiązując już do sprzętu, ale już to troszeczkę bardziej fotograficznie. Tak sięgając wstecz, powiedzmy ostatnie 30 lat, jak zmieniło się nastawienie ludzi, którzy są fotografowani w stosunku do obiektywu aparatu człowieka? I tu mam na myśli zarówno tą sferę wojenną, jak i takie życie codzienne, Polska, Europa. Znaczy ja myślę, że bardzo się nie zmieniło. To jest taka historia, że ja zawsze dzieliłem ludzi na dwa typy, to znaczy bohaterów przeze mnie fotografowanych na dwa typy, czyli z jednej strony osoby, które gwiazdorzą przed aparatem, się popisują i trzeba przeczekać to ich gwiazdorzenie, żeby zaczęli zachowywać się naturalnie, tak jak zazwyczaj się zachowują, albo drugi typ, taki jak ja, czyli introwertycy, którzy są zamknięci, nienawidzą być fotografowani i tak. Ich też trzeba przeczekać, zmęczyć swoją obecnością, tak żeby oni wrócili do swojego naturalnego poziomu i wtedy można zacząć fotografować. Ja nie zauważyłem, żeby fotografia cyfrowa, czy komórkowa, czy ten postęp technologiczny zmienił jakoś bardzo podejście ludzi do osoby fotografującej. Natomiast zauważyłem zmianę, że wszyscy teraz fotografują, prawda? No ta ja technologia... Ja powiem, dlaczego zadaję to pytanie, bo ja coraz częściej się spotykam z sytuacjami, znaczy z autopsji to może mniej, ale
od innych osób, że aparat czasami, kiedyś było bardziej tak, że wywoływał sympatię, a teraz działa agresywnie, jest odbierany jako mocna agresja, sam fakt pojawienia się aparatu. To trudno mi jest na to odpowiedzieć. To jest pytanie, ile w tym jest sprzętu, a ile faktem, że to niewłaściwa osoba ma może aparat w ręce? Znaczy ja myślę, że tutaj nie ma jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Pamiętajmy, że ludzie też teraz dużo fotografują, prawda? I jak gdyby wydaje mi się, że wcale nie ma dużo więcej agresji. Chociaż z drugiej strony, jeżeli mają z tyłu głowy to, że za chwilę to zdjęcie, które zrobisz, może się pojawić na Facebooku, obiec cały świat, ośmieszyć albo sponiewierać, no to pamiętajmy, że zdjęcia robione komórkami doprowadzały do załamań nerwowych, filmy robione w szkołach, później służyły do szantażu, tak samo fotografie. No być może z tego powodu, czyli że ta fotografia robiona nie przez profesjonalistów, może nagle ujrzeć światło dzienne w mediach, w których byśmy sobie w niekontrolowany sposób i w sposób, którego byśmy sobie nie życzyli. Zawodowiec od amatora zawsze stanowił taką ostoję, że zawodowiec musi ponieść konsekwencje swojej pracy. Czyli, że wisi nad nim topór redaktora, kolegów fotoreporterów, którzy jak się dowiedzą, że coś zmanipulował albo zrobił jakąś krzywdę, to zawsze spotka go jakiś ze strony środowiska ostracyzm, ewentualnie nawet utrata pracy, prawda? Tak było w przypadkach manipulowania przy zdjęciach. Natomiast w tej chwili amator nie ma takiego miecza. Nie ponosi żadnych konsekwencji. On może sobie wrzucić do internetu i czy ktoś to wykorzysta, czy nie, to już sprawa redakcji czy stacji telewizyjnych. No tak było na przykład z filmem z zabicia Kaddafiego, gdzie pamiętamy, że powstańcy go dopadli, osaczyli w rowie melioracyjnym, wyciągnęli, zabili, a później to wszystko sfilmowali i sfotografowali. Tak, ale też pamiętajmy o kłamstwach, gdzie rewolucja irańska była postrzegana przez Madonnę Iranu, czyli studentką rzekomo zabitą, sfotografowaną, sfilmowaną. I to się okazało kompletną bójdą. I kto wyciągnie teraz konsekwencje wobec... Dochodzimy do manipulacji fotografią przy polityce, ale... i to było zawsze przecież w historii fotografii. Kto wyciągnie konsekwencje wobec amatora, który na swoją odpowiedzialność tylko i wyłącznie wrzuca filmy do internetu. Z drugiej strony to samo jest taka sama historia z dziennikarzami. Przecież pamiętamy historię dziennikarza z New York Timesa bodajże, który pisał artykuły świetne z Iraku, siedząc u siebie w domu w Stanach Zjednoczonych. To samo pisanie przewodników turystycznych o miejscach, w których się nie było. Tak. A też rewolucja w Iranie była postrzegana przez blogera z... Tak. Nie, w Iraku była postrzegana przez blogera z Bagdadu. Dobrze, ale tutaj to ja przeniosę ten wątek jeszcze na chwilę na grunt wojenny, bo może mam złe przeświadczenie, ale kiedyś trochę było tak, że człowiek z aparatem na froncie, ten aparat mu dawał taką niewidzialną kuloodporność. A dzisiaj notorycznie słyszymy, że fotografowie są tarczą strzelniczą. Tak, bo zmieniła się wojna, zmieniła się technologia i podejście do wojny, no to zabicie dziennikarza, fotoreportera czy operatora natychmiast się rozniesie echem, bo wszyscy dziennikarze o tym napiszą, wszystkie stacje o tym powiedzą, że ich kolega zginął, prawda? Dziennikarze stali się celem, stali się jak gdyby trzecią stroną konfliktu. Dużo łatwiej jest dotrzeć medialnie ze swoimi postulatami poprzez egzekucję na żywo w internecie, pokazanie jak z dziennikarzem Perlem było chociażby. I tutaj no niestety, ale reporterzy stali się celem, łupem, przez który i to zupełnie zmieniło ten zawód, bo ja pamiętam, że w zasadzie byliśmy nietykalni do pewnego momentu, do 2000. To się zmieniło. Tak, to gdzieś ta właśnie ta granica, gdzie ta technologia weszła, gdzie ta łatwość wysyłania informacji w świat, gdzie każdy może wejść na internet i zobaczyć nagle egzekucję, prawda, zrobioną chwilę wcześniej. I kolejna ciekawa historia, żeby widzów zachęcić po programie do sięgnięcia do książki, to że
wynajmowaliście już w pewnym momencie ochronę, tak, ochronę, żeby was nie porwano, żeby nie żądać okupów. To był 97, jak dobrze pamiętam, albo 98 rok, czyli druga wojna czeczeńska i to wtedy mnóstwo ludzi było porywanych. No, jedną z głównych filarów dochodu PKB Czeczenii to były okupy wypłacane przez państwa za swoich obywateli porwanych na ich terenie. My mieliśmy się od 5 do 7 ochroniarzy momentami. I to już to, rzeczywiście to w tym 97 czy 98 roku już zaczęliśmy się oglądać za plecy, czy nic nam nie grozi. Do to tej ten pory. Niezjedzony szaszłyk. To ten niezjedzony szaszłyk, tak dokładnie. No dobrze, tutaj płynnie przeszliśmy właśnie do zabezpieczania się logistycznego, czyli ochrona, dobieranie zaufanych współpracowników. Noszenie kamizelek kuloodpornych, bo tutaj jakby zbieram do pytania widzów, właśnie pytają się o takie rzeczy. Tak. Jak to wygląda zaplecze właśnie, którego my nie widzimy i którego później nie widać na zdjęciach? Tak, my bardzo rzadko używaliśmy kamizelek kuloodpornych, bo jak gdyby z jednej strony one chronią ciało, czy skutecznie nie wiemy, z drugiej strony spowalniają nasze ruchy i spowalniają naszą pracę, jesteśmy mniej mobilni, są ciężkie. Oczywiście, że mamy na wyposażeniu kamizelki kuloodporne, ale strasznie chętnie je wkładamy. Co tam jeszcze? Przepraszam. Było wynajmowaniu przewodników, tak, no, współpracowników lokalnych, tak, załatwianiu różnych tak, rzeczy. I tutaj też jest taka historia, że nie ma łatwej odpowiedzi, bo na przykład Waldemar Milewicz, jak się poruszał samochodem po Iraku, gdy zginął, to jeździł z kierowcą samochodem, który my wcześniej, półtora miesiąca wcześniej z Pawłem Smoleńskim używaliśmy. No, wynajmowanie ochrony, poruszanie się. Na ile można to zaplanować tutaj w kraju? Właśnie nie można. Nie wiem, zadzwonić, umówić się. Jeżeli ma się jakieś wtyczki, było się już tam raz, przetarło się pewne szlaki, ma się kontakty, telefony, to wiadomo, że wtedy dzwonimy do tych osób, które się sprawdziły, którym ufamy, po to, żeby minimalizować niebezpieczeństwo. No ale często się tak zdarza, że wyjazd jest tak szybki, decyzja o wyjeździe jest tak błyskawiczna, że nie jesteśmy w stanie tej całej logistyki sobie przygotować. Na szczęście mnie odpadała taka historia, że nie musiałem się martwić o research, czyli o to, co się dzieje w danym kraju, ponieważ jeździłem zawsze z dziennikarzami, którzy doskonale wiedzieli, co się w tych krajach dzieje. W związku z tym to oni w samolocie robili mi najczęściej taką odpytywankę albo informowali mnie, co będziemy robili, jakie mamy tematy do zrobienia i co tam się dzieje. W związku z tym ta jedna sprawa nam odpadała, ale czasami, tak jak Wojtek Jagielski, dzwonił do osób przełożonych, jak gdyby, które miały się nami zaopiekować na terytorium na przykład Czeczenii czy Afganistanu. Rzadko jeździliśmy kompletnie w ciemno, chociaż zdarzały się takie wyjazdy. Ja myślę, że troszeczkę musimy pozadawać pytań, bo już tak, się posypało. Ile w Pana zdjęciach jest instynktu, a ile zamierzonej kompozycji? Trudno mi sobie wyobrazić komponowanie kadru przy dźwiękach AK-47. To ciekawe, jak Pan sobie z tym tak dobrze radzi. Ale to właśnie nie wiem, czy pan oglądał ten program od początku. Ja jestem Nikiforem polskiej fotografii i w związku z tym to jest absolutnie intuicyjnie, przypadkowe i to raczej chodzi o dokumentację. Nie ma w tych szybkich zdjęciach właśnie, gdzie jest strzelanina, gdzie ktoś kogoś atakuje i my jesteśmy pomiędzy jeszcze tymi stronami dodatkowo, nie ma czasu na kompozycję, nie ma czasu na zastanawianie się, jakiego światła użyć, czy w ogóle, czy filtr założyć, którego i tak nie mam. No dobrze, ale to ja w takim razie nawiązując do tego, że właśnie fotografowanie, szybka akcja, ale są takie momenty, bo w książce pojawia się temat Groznego i szpitala psychiatrycznego, kiedy tak. Następuje odpuszczenie, że nie. Tak. Czy często takie momenty się zdarzają? Wiesz co, to też trudno mi jest na to pytanie to odpowiedzieć. Akurat, to są takie historie, że wiesz, jak zasuwasz od godziny tam 6-7 rano, jest godzina popołudniowa
i nie spodziewałeś się kolejnego tematu do zrobienia, a robisz go, bo, no bo wiadomo, że w tym psychiatryku fotografowałem wszystko to, co się działo, prawda? Ale już następuje takie zmęczenie materiału, że ja muszę zrobić sobie krótką przerwę po to, żeby z boku spojrzeć się na te tematy, które zrobiłem do tej pory. Czy nie popadłem w rutynę, czy nie powtarzam się w tych swoich zdjęciach i taki na przykład, nie mogę mówić, wyjście na bok i no nie mogę powiedzieć, ale to można przeczytać w książce, daje mi pewien oddech i pewien dystans. I spojrzenie takie odrobinę z boku na ten temat, który zrobiłem. Później mogę wrócić do tego tematu, ale naprawdę to jest ciężka fizyczna praca i czasami następuje taki moment zmęczenia materiału. Pojawiło się to słowo rutyna. Jedna, druga, trzecia, czwarta wojna, okładki, gazety, reportaże. Pojawia się jakiś tam styl, ale czy też nie pojawia się to, że aha, ten kadr się spodobał, to przy szóstej wojnie spróbuję tak samo skadrować, nie wiem, tego wataszkę, czy tą sytuację, bo wtedy ustawiłem się tak i tak, wyszło fajnie, no to powtórzę, tak? Czy nie ma takiego podejścia, takiej sztampy? No właśnie nie ma takiej sztampy i to jest też właśnie poprzednie pytanie telewidza, że wiesz, że trudno jest cokolwiek sobie zaplanować i trudno jest skomponować cokolwiek. Trudno jest też pamiętać o tych kadrach w momencie, kiedy gdzieś koło ciebie strzelają się. Działasz cały czas na jakimś poziomie adrenaliny i na pewno nie ma tej rutyny. Też weź pod uwagę, że te wojny to jest strasznie szerokie spektrum, szeroki wachlarz. Ten tytuł książki 13 wojen jest nieprzypadkowy, ponieważ jest symboliczny. Bo jak ja mam policzyć wojny, jeżeli byłem około 10-11 razy w Afganistanie, za każdym razem ona miała, ta wojna, inną formułę. I kto inny ze sobą walczył, bo najpierw mudżahedini przeciwko władzy postsowieckiej, później mudżahedini między sobą, później z talibami, później sojusz północny z talibami, a później jeszcze nie wiadomo kto. Czy to liczyć za jedną wojnę, czy za więcej? Nie popadasz w rutynę. Pamiętaj też, że wojna ma strasznie szerokie spektrum. To nie jest linia frontu, tylko to nie są strzelające kałachy, to nie są działa walące w obóz przeciwnika, tylko to są też obozy uchodźców. To są jakieś tragedie większe i mniejsze, chociaż tragedia moim zdaniem nigdy nie jest stopniowalna, bo zawsze pozostaje tragedią. To są pojedyncze losy ludzi nie ze swojej winy zaplątanych w tą wojnę. I wydaje mi się, że w tej książce właśnie opisuje wszelakie spektra wojny, zaczynając od obozów uchodźców, przez głód, przez kobiety gwałcone gdzieś w obozach w Kongu, po zapomniane dzieci w sierocińcach czy w psychiatryku w Czeczenii. Takie Mateo pyta, bardziej, jaka była najbardziej ekstremalna sytuacja? Najbardziej ekstremalne, kilka było takich ekstremalnych. Ja w tej książce opisuję historię z okopów czeczeńskich, kiedy dopadł nas mnie i Wojtka Jagielskiego ostrzał moździerzowy, gdzie i tutaj chciałem powiedzieć, że tu traci się na przykład poczucie czasu, bo według mnie to trwało jakieś półtorej godziny, według Wojtka Jagielskiego kilka godzin ten ostrzał moździerzowy. My siedzieliśmy w takich niedużych dołkach, i jak na polu golfowym albo piłeczka wpadnie, czyli pocisk wpadnie do dołka i nas nie ma. Albo się rozerwie gdzieś dalej i my przeżyjemy. I największą bolączką było właśnie spanikowanie, na przykład wyskoczenie z okopu, bo wtedy odłamki by nas rozsiekały, no, jak sito. Tutaj takie pytanie bardziej historyczne, ale może warto. Czy zdaniem gościa fotoreportaż wojenny w powojennej Polsce pojawił się w III RP? Czy też może wymienić kogokolwiek z epoki Polski Ludowej, kogo można porównać do jego roli w fotoreportażu? Ja powiem tak, że ostatni egzamin z historii fotografii w Szkole Filmowej w Łodzi zdałem na szóstkę, ale zakończyliśmy tą historię fotografii na poziomie II wojny światowej. Ja pamiętam, że chyba Damazy Kwiatkowski jeździł do Afganistanu w latach 70., o czym sam mi opowiadał.
ale nie wiem, czy nie przekręciłem Damazy Kwiatkowski. Wydaje mi się, że nie przekręciłem jego imienia i nazwiska i nieżyjący już był fotograf prezydencki i wydaje mi się, że on fotografował. Na pewno Radosław Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych, przecież dostał World Press Photo za sfotografowanie ofiar ataku chemicznego, o ile dobrze pamiętam, w mieście Herat w Afganistanie. Dobrze pamiętam. Kto jeszcze? Witek Krasowski, Tomek Tomaszewski też był w Gruzji. Tylko nie wiem, czy tam było PRL, czy w ogóle po II wojnie światowej. Bardziej chodziło o czasy PRL-owe, ale jednak fotografię tą wojenną. No właśnie to z tamtych czasów Damazy Kwiatkowski. On był fotografem Polskiej Agencji Prasowej. I pamiętam, że opowiadał mi o swoich przygodach fotograficznych w Afganistanie. Dobrze. No, czy pójdziemy troszeczkę po często pytaniach. W trybie automat, robiąc na przykład reportaż wojenny, gdy czasu jest mało na ustawienia i zmiany w aparacie? Nie, no w zasadzie nigdy nie robię na automacie. Nigdy nie robię na automacie, mogę powiedzieć. Robię na manualu, ponieważ gdy zmieniają się, no po prostu ustawia się jeden czas przysłony i na niej się tłucze do końca. No można tam wprowadzać jakieś korekcje, odrobinę korekcji, jeżeli na przykład są chmury na niebie i zachodzi na moment słońce, no to wiadomo, że... Ale tak jak mówiłem wcześniej, że się ustawia zawsze na cień i na światło i później trzeba pamiętać te dwa ustawienia i wtedy natychmiast wychodzi, ale zawsze na manualu. Pytanie do gościa, jak radzi sobie z tym, co widzi, w czasie pracy, ze śmiercią, bólem ludzi, których fotografuje? A no to jest taka historia, że do tej, znaczy nie do tej pory, no jakieś kilka lat temu coś mnie dopadło. I do tamtej pory byłem jakoś taki dosyć arogancki względem tego, co widziałem, jak ja sobie z tym radzę, jak moja głowa sobie z tym radzi. No niestety tam spowolnienie odrobinę pracy zawodowej, czyli już nie tak liczne wyjazdy w rejon konfliktu. Z drugiej strony problemy w życiu osobistym no, spowodowały, że nie wiem, dopadła mnie depresja, chociaż inni mówią, że PTSD, czyli syndrom stresu bojowego. Ja z tym bym polemizował, gdyż w boju nie uczestniczyłem, tylko go obserwowałem. Musiałem się na pewien czas położyć w klinice właśnie leczenia stresu bojowego, gdzie pan pułkownik dr Forus no, zadał mi terapię i terapię indywidualną i grupową, a i farmakologiczną. I wydaje mi się, że to trochę jak z chorobami wieku dziecięcego, tak z tą chorobą zawodową już dałem sobie radę i wyszedłem na prostą. Czy nadal pan wykonuje skoki do wody, będąc na basenie? Jak jestem na basenie, to wykonuję. Ostatnio, teraz w wakacje byłem w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim i tam sobie ze skałek poskakałem troszeczkę. Ale proste skoki. Bo tu jest takie pytanie, jakie cechy są potrzebne, by wykonywać ten zawód? Częściowo na nie odpowiedzieliśmy, ale ja tu bym nawiązał jeszcze do tych treningów sportowych. Cofniemy się na sekundę dosłownie wstecz. Gdyby nie było tego skakania, gdyby nie było tego nastoletniego treningu, czy ten zawód dałoby się tak wykonywać? Tego nie jestem w stanie odpowiedzieć, gdyby nie było. To jest kwestia predyspozycji jakiejś. Tak, bo to w skokach do wody jest taki moment przełamania strachu, lęku. Wiadomo, że to się wykonuje około 100 skoków dziennie. Jest taki moment, kiedy trzeba przełamać i skoczyć z tej wieży 10-metrowej jakąś ewolucję, prawda? I to samo jest często w fotografii, kiedy właśnie naciąga ten niebezpieczny moment i musimy wejść w akcję. Że jest podobny, wydaje mi się, podobny psychologicznie stresogenny moment, który trzeba przełamać. Mało tego, że trzeba go przełamać, to trzeba w nim jakoś funkcjonować. Bo to nie wystarczy tam pojechać, zobaczyć, sfotografować, trzeba to jeszcze wynieść. No po kolei, od góry. Jestem pełen podziwu i szacunku. Cieszę się, że w końcu mogę przeczytać historię polskiego fotoreportera wojennego. Jest to pięknie, gdyż motywuje do pracy nad sobą. Dodaje odwagi, ale też daje dużo do myślenia. Chylę czoła i pozdrawiam. Ja chciałem dodać tylko, że nie jestem bohaterem.
Chciałbym zapytać, ile sprzętu pan stracił lub może panu zabrali? Jakie miał pan ogólne z tym przygody? Pozdrowienia dla mistrza. Takie szybkie to... W książce chyba jedna historia. Jedna historia, ale druga i to niewiarygodne. Ale w Jarocinie straciłem FM2, który wydawał się, Nikon FM2, który wydawał się totalnie pancernym aparatem odpornym na wszystko. I dostałem baseballem w aparat, że pryzmat mi się rozszedł. Także to była pierwsza moja strata. Tam kilka obiektywów jeszcze straciłem, które wyrywały się z gniazda. Dobrze, to Piotrek się pyta, to już tak wstecz troszeczkę, czy przez gnicę można było przewozić niewywołane negatywy? Pewnie już po zrobieniu. Różnie, to z tym różnie było. Na przykład ja miałem skonfiskowane negatywy na granicy z Iranem. To znaczy, jak byłem na trzęsieniu ziemi, to nie była wojna, byłem na trzęsieniu ziemi w Iranie w 1991 roku, zatrzymano mi wszystkie niewywołane negatywy. Powiedziano ambasadorowi, który zresztą tam odwoził tą grupkę polskich dziennikarzy do samolotu, że one zostaną przejrzane, ocenzurowane i zwrócone. Słuch po nich zaginął, także 2/3 pracy na wyjeździe do Iranu straciłem. Też to w różnych krajach jest różnie, ale... A jakie ze zdjęciami cyfrowymi? Przeglądają? Nie. Bo mi się raz zdarzyło, jak wyjeżdżałem z Korei Północnej, to wszystkim elegancko przejrzeli wszystkie karty. Ale pamiętajmy, co tam się dzieje. To. Ale to ja byłem tam jakiś czas temu, 2 lata. Czy zostały panu Krzysztofowi jakieś przypadłości, tu w cudzysłowie, z czasów analogowych? Przypadłość jest taka, że jak jeżdżę na wakacje, to zabieram lajkę swoją i wszystkie zdjęcia robię na negatywie czarno-białym. I to z jednej strony jest przyjemne, super, bo uwielbiam fotografować tym aparatem i na negatywach, a z drugiej strony jest o tyle nieprzyjemne, że zawsze później się wożę z wywoływaniem tych negatywów i zrobieniem odbitek, co po prostu przy cyfrze by było bardzo proste, bo po prostu bym je zrzucił do komputera i by były. No dobrze, to... To ja tutaj mam miłą informację. Fotograf @konstanty.com.pl otrzyma książkę. Poproszę o przesłanie adresu, na jaki ją wyślemy. Informację, jak brzmić ma dedykację. Imię na przykład. Ja już mam pomysł. Dobrze. Dobrze, Artur pyta, wojna wojną, czy umiałby pan fotografować pokój? To trochę chyba odpowiedzieliśmy na to. Tak, no to mnóstwo pokoju, mnóstwo socjologii. No cały czas w zasadzie większość mojej aktywności zawodowej to jest fotografowanie pokoju. No to... A to ja wtrącę tutaj szkoła, bo przy okazji szkoły chyba pojawiły się zupełnie inne rzeczy. Przy okazji szkoły pojawiły się prace domowe zadawane, czyli weszła fotografia kreacyjna. Ja starałem się ograniczać do minimum ją, ponieważ jakoś tak średnio przypadałem za fotografią kreacyjną, ale przy wykorzystaniu swoich starych zdjęć, archiwów, które zrobiłem do tej pory, po prostu robiłem wycinanki, typowe kolaże. I to zaczynając od takich popartowskich przez hiperrealistyczne i jakoś sobie w tej szkole dawałem radę. No rzeczywiście w tej szkole, ale to też otworzyło mi głowę, że ta fotografia kreacyjna nie jest wcale taka zła. Szymon Górski pyta tutaj o tą łatwość dostępu do sprzętu, wysyp nastoletnich profesjonalistów. I czy to nie zagraża fotografii prasowej? Myślę, że już trochę o tym powiedzieliśmy, więc nie wiem, czy jeszcze znaczy, Szymon ma rację, absolutnie wysyp sprzętu, taniego, łatwo dostępnego, powoduje bardzo dużą konkurencję na rynku, czyli że wchodzą młodsi reporterzy, często dużo tańsi, bo dużo bardziej im zależy na przykład na publikacjach niż na utrzymywaniu się z tego zawodu i to pewnie stanowi jakiś problem. Natomiast no nie wiem, co tu jeszcze dodać. Ja nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, bo tak mimochodem zupełnie przypadkiem, bo jakoś tak nie szukałem specjalnie tej informacji, zauważyłem następującą rzecz. To nie jest chyba tylko w polskim wojsku. Powstaje pewien zespół, u nas to się nazywa Combat Camera,
czyli frontowi żołnierze, którzy są szkoleni na fotoreporterów. Tak. Jak to wygląda w kontekście, no właśnie, w stosunku do cywilnego fotografa? Znaczy, oglądaliśmy film Full Metal Jacket, gdzie tam reporterzy i fotoreporterzy biegają z karabinami, bo są normalnie żołnierzami armii amerykańskiej. W tej chwili brałem udział w wykładach dla reporterów, właśnie fotoreporterów, zawodowych żołnierzy, którzy będą wyjeżdżali na misję. To głównie chodziło właśnie o to podejście do wojny, o sprzęt, pytanie o sprzęt, jakim najlepiej się posługiwać i takie jakieś krótkie informacje, bo na przykład nie ma obsługi reportera wojennego i nie można dać jasnej instrukcji, że trzeba się zachować tak i tak, jak według podręcznika musztry. Ale jakie mogą być tego konsekwencje? No mogą być takie konsekwencje. Też pamiętajmy drugi film, Helikopter w ogniu, kiedy agent CIA przebrany za fotoreportera z oryginalną torbą domki, zresztą świetnie ucharakteryzowany, właśnie przedziera się do Mogadiszu i tam penetruje środowisko, które zaraz Amerykanie będą atakowali. No to są moim zdaniem takie odrobinę nie fair, bo jak ktoś ma aparat, to powinien odłożyć broń, jak ktoś ma broń, powinien odłożyć aparat i już, żeby były jasne role, bo wtedy... No właśnie, czy było tak, że na jednym ramieniu wisiał aparat, a na drugim pistolet? No nie. No nie, u mnie to nigdy, ale to podejrzewam, że jeżeli ktoś jest żołnierzem zawodowym. Tak, ale nie, no pytam właśnie pana, nie ze względu na bezpieczeństwo, cokolwiek. Nie, absolutnie. Broń przyciąga broń. To tak samo jak metal przyciąga metal. No to nigdy sobie nie było takiej pokusy, że kurde, może się obronię? Nie, absolutnie nie. No przed czym? To nie byłoby szansy nawet się bronić, wprost przeciwnie, byśmy skupili na sobie agresję. W dodatku byśmy wzbudzili wątpliwości natychmiastowe, czy kim jesteśmy tak naprawdę. Czy jesteśmy uczestnikami walki, czy jesteśmy biernymi obserwatorami rzeczywistości. No i tutaj bez dwóch zdań, no broń absolutnie nie. Dobrze, to jeszcze tak nawiązując do różnych historii właśnie z życia wziętych. Czytając różne tematy, znaczy artykuły, które opisują fotografy reporterów, napotkałem się na taką historię z Afganistanu, gdzie jechał samochód, był kierowca i kilku dziennikarzy, talibowie ich zatrzymali, rozstrzelali wszystkich na miejscu i to bez słowa, ale kierowcę oszczędzili, dlatego że klęknął i zaczął cytować Koran. Czy taka sytuacja, która gdzie taka abstrakcyjna Ja pamiętam tą historię, to był konwój trzech samochodów, wjeżdżali od strony Pakistanu do Kabulu, jechali i ostatni został zatrzymany i rzeczywiście rozwalono tam wszystkich dziennikarzy. Z drugiej strony pamiętajmy, że Waldek Milewicz pracował z dźwiękowcem, który również pochodził, był muzułmaninem, o ile dobrze pamiętam, i jego nie oszczędzili. To ja myślę, że nie ma tutaj reguły żadnej i że to jest absolutnie ruletka i loteria. Dobrze, ale czy u ciebie zdarzyła się taka historia, że w sposób taki troszeczkę abstrakcyjny uratowałeś się, albo wydawało ci się, modlitwą? Że się uratowałeś? Modlitwą, słowami, jakimś dziwnym zachowaniem. No tak, no w Kambodży powiedziałem nie szlisen, czyli nie strzelać, co chyba zbiło z tropu czerwonego Khmera i opuścił tą broń, bo nie wiedział, dlaczego biały człowiek do niego mówi po niemiecku. Jak radzić sobie ze strachem, pyta Maciej? No tutaj nie ma jakiejś rady. No każdy ma zupełnie inny próg wrażliwości, zupełnie inny próg emocji i dlatego tutaj nikt nikomu nie da dobrej rady. Każdy indywidualnie do tego musi podchodzić i najlepsza jest samoocena po prostu, jak on sobie radzi w stresogennych historiach. Ja znam fotoreporterów, którzy odmawiali wyjazdów na wojny, dlatego, ponieważ no, źle się czuli w takiej presji i ciśnieniu, a znam z kolei fotoreporterów, którzy jak ryba w wodzie. Tutaj jest prośba o to, żebyśmy zdradzali treść książki. No my ją trochę zdradzamy tutaj. Dużo już się pojawiło anegdot, ale zachęcamy do przeczytania, naprawdę. Przede wszystkim czytać. Ja z wypiekami na twarzy wczoraj do drugiej w nocy, proszę Państwa. Ja przeczytałem w dwa dni. Jerzy, dziękuję za spotkanie, szczególnie dzięki za wspomnienia analogowe. To też moje czasy i moje Zorki 4 praktyki Pentaxon 6. Zawsze chciałem mieć lejkę i wreszcie ją mam. Pozdrawiam JB.
To ja pozdrawiam również. Dobrze. Trzymajmy się razem. O, w zestawie reportażu. Macieja, już pytanie o tym, jak wygląda zestaw, to już mówiliśmy. Tak, ale nie. Czy miał pan kiedykolwiek podczas fotografowania problem natury etycznej? No, ale to też chyba odpowiedzieliśmy troszeczkę na to pytanie, ponieważ nie mam natury etycznej problemu, kiedy fotografuję, natomiast mam problemy etyczne, kiedy siadam do wyboru zdjęć, decyduję się, które zdjęcia wybrać. Jeszcze proszę pamiętać, że te zdjęcia później przed drukiem muszą przejść przez sito edytora, fotoedytora i redaktora. Nie mam problemów etycznych z fotografowaniem, mam duży problem etyczny z wyborem później zdjęć. I dlatego mówiłem tutaj wcześniej, że duża część zdjęć jest naznaczona embargiem, nie do publikacji. No dobrze, po co właśnie powiedzmy tutaj może też, bo spotkałem się ze stwierdzeniem takim w książce. Fotografujemy wszystko, tak? Tak. Ale nie wszystko publikujemy. To po co w takim razie te zdjęcia, które nie publikujemy? Ale to właśnie powiedziałem, że one są często później wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowych, jako dokumentacja, dokumenty. Ale nie istnieje ryzyko, że one gdzieś wypłyną właśnie do tak zwanego internetu? Znaczy, ja nigdy nie miałem z tym problemu. To znaczy, ja zawsze ufałem redakcji, że jeżeli jest coś napisane nie do druku, to redakcja nie złamie nagle zasad i opublikuje albo sprzeda komuś innemu do publikacji. Bo żyjemy w takich czasach, gdzie nie ma żadnych świętości, jeżeli chodzi o... No ja wiem, ale niemniej jednak jakieś reguły gry powinny obowiązywać. Wszystko jedno i ten. I moim zdaniem nie mam skrupułów przy fotografowaniu. A czemu nie do druku? Co powodowało, że zdjęcie... Ale pamiętasz historię z ciałem Waldka Milewicza, które zostało opublikowane i zrobił się wielki raban sfotografowany przez Stringera w Iraku i puszczono, jak jego zwłoki leżą na pace ciężarówki, po prostu walają się po pace półciężarówki, która go odwozi do kostnicy. No, ja nie chciałbym być w skórze jego rodziny. Po prostu no, są zasady etyczne. Nie wiem, pewnie można w jakiś sposób symboliczny tą śmierć przekazać, nie w taki arogancki po prostu. Dobrze, OQL pisze, Szymon, odwróciłeś kota ogonem, nie zdradzać treść książki. A, przepraszam, nie zdradzać, rzeczywiście. Mamy o książce nie mówić, bo zachęcamy do przeczytania. Czy oglądał pan film Bractwo Bang Bang? Jak się ten film ma do tego, co działo się w miejscach, w których wykonywał pan swoje fotografie? Znaczy ja... Raz oglądałem film Bractwo Bang Bang i mniej więcej atmosfera odpowiadała temu, co się działo w RPA w kwietniu 1994 roku. Pamiętam, że my z Wojtkiem Jagielskim do Tokozy, czyli na te przedmieścia, czarne przedmieścia Johannesburga, pojechaliśmy dzień po zabiciu jednego z reporterów Bractwa Bang Bang. Tam spotkaliśmy na czoła braci Tandlejów i całą resztę. No i atmosfera w filmie momentami przypominała tamtą atmosferę. Natomiast świadomie nie przeczytałem książki Bractwo Bang Bang, żeby się nie sugerować podczas pisania swojej książki, żeby ktoś nie zarzucił mnie opierania się na tamtych historiach. Adam z Lublina tutaj nawiązuje też do tego filmu. Czy pan Krzysztof nie obawia się, że większość fotografów wojennych kończy jak fotografowie braci grupy Bang Bang? No mam nadzieję, że nie. Właśnie powiedziałem, że mam nadzieję, że choroba zawodowa, która mnie dopadła, już jest poza mną i że będzie szczęśliwy koniec. Natomiast rzeczywiście bractwo nad bractwem Bang Bang jakaś zawisła klątwa i to jest no szczególna historia. Już o jednym takim momencie mówiliśmy, ale tu jeszcze raz się pojawiło takie pytanie. Był moment, kiedy robiąc zdjęcia pomyślałeś, Miller to koniec. No to raz mówiliśmy o tych okopach, tak? Tak, okopy czeczeńskie. To są takie migawki, zbitki. To samo miałem w Czeczenii, jak pierwszy raz wjechałem do Groznego, gdzie zaskoczył mnie i mojego przewodnika ostrzał rakietowy. Tak było w Afganistanie na linii frontu.
No, już teraz nie rozbieram tych wszystkich szczegółów, bo tak najłatwiej by mi było usiąść przed stykówkami, przeanalizować, przypomnieć sobie to wszystko, ale było mnóstwo takich momentów. Millera koniec, no ale okopy czeczeńskie najbardziej mi utkwiły w pamięci, absolutnie. Ale to samo miałem wyjeżdżając z obozu głodnych w Kongu, gdzie dziennie kilkaset osób umierało z głodu i taka bezsilność i też takie zastanawianie się nad sensem tej pracy. To są trudne sprawki. No to jest trudny temat, ale właśnie nawiązując do tego przeglądania, czy te zdjęcia, bo jest archiwum, tak, i trzeba co jakiś czas zerknąć, ale oprócz tego, że trzeba wybrać, bo jest zamówienie, czy czasami zdarza ci się sięgnąć do tego i po prostu tak sobie przeglądać to? Nie, nigdy. Nigdy. Ja mam dosyć oglądania tych historii, po prostu już wiesz. A czy, nie wiem, no chociażby ta świątynia w Kambodży, Ale żeby obejrzeć sobie zdjęcia ze świątyni w Kambodży, bankrupt? Nie, ja pamiętam wszystko. Pamiętam, nie muszę... To jest cały czas. Absolutnie, absolutnie się dzisiaj zresztą przeglądałem. Tak. Dobrze, ja się pytam, a w jakie miejsce chciałby pan Krzysztof pojechać niewojenne i fotografować? Ja... Nie wiem. Po prostu nie wiem. To jest zaskakujące pytanie. Nie wojna, tak? W wolnym czasie to absolutnie nie wojna. No. Mhm. Nie wiem, Filipiny może? Nie wiem, dlaczego Filipiny akurat powiedziałem. No bo tu jest kolejne pytanie, ja się też dalej pyta. Co dalej, jaką przyszłość widzi pan dla siebie? Czyli... No dalej będę fotografował, no zlecenia robię cały czas. Teraz będzie wchodził nowy magazyn Gazety Wyborczej, czyli ten duży format, gdzie będą w każdym numerze, to gdzieś w ciągu miesiąca chyba wejdzie, jeszcze zerówka nie jest przygotowana, ale będą jeden przynajmniej albo dwa duże fotoreportaże od 2 do 4 stron, także będzie miejsce nareszcie na publikację drukowaną, nie tylko internet. W związku z tym mamy taką spinkę, wymyślamy tematy, zgłaszamy je do redakcji i staramy się robić dobre wrażenie. Tutaj mamy informację. Pan Konstanty Bajko, bardzo dziękuję. Pierwszy raz coś wygrały i to jeszcze taką wspaniałą książkę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja może tutaj te dwa czy trzy pytania przeczytam i dopiero poproszę odpowiedź. Czy po tym wszystkim potrafi pan żyć normalnie? Trudne pytanie, ale bardzo ważne. Są granice, których pan nie przekroczy i w takim zawodzie jest tylko praca. A kiedy będzie w końcu czas na życie prywatne i rodzinne? To są to pytania o koszty, które trzeba ponieść. No koszty trzeba ponieść, no ale właściwie już zapomniałem pierwsze, drugie i trzecie pytanie. Kiedy czas na życie prywatne? No jest. Jest, co prawda to jest takie porwane, to nie jest takie harmonijne życie prywatne, tylko jest odrobinę porwane, w związku z tym, że też te historie, wyjazdy, tematy, zlecenia, to nie jest praca w biurze czy w fabryce od godziny 7 do godziny 15, 8 godzin i jeść się po pracy, ma się z głowy. Cały czas jest, wisi nad tobą obowiązek zlecenia, które może w każdej chwili do ciebie przyjść. I musisz gdzieś pójść, pojechać, wyjechać, wyjść z domu i w związku z tym to nie jest takie harmonijne. Do tego trzeba się przyzwyczaić chyba, nie wiem, zaakceptować to, bo polubić tego też się do końca nie da. Że nie można sobie czegoś na zaś zaplanować. Jeśli wybuchnie konflikt na Półwyspie Koreańskim, to rozważy pan wyjazd w tamto miejsce? No, nie wiem. Nie wiem, bardzo trudne pytanie. Nie wiem, który dziennikarz się zajmuje Półwyspem Koreańskim. Od kogo bym się podpiął? Zawsze wyjazdy w parach. Właśnie, tam się pojawia często właśnie motyw. Dziennikarz. Często jesteście razem, ale czasami się... No właśnie, czy to jest celowe gubienie dziennikarza, czy przypadek? Nie, to chyba jest też taka forma książki, że wie, że jednak opisuje głównie swoje emocje, swój ból, swój styl pracy, wiesz, jak ja bym się zachował, czy jak się zachowuję. I oczywiście informuję, z którym dziennikarzem wyjeżdżam, ponieważ to jest zawsze na początku danego wyjazdu, danego rozdziału
i nie śmiałbym zapomnieć o nich, bo przecież strasznie dużo im zawdzięczam i zawsze byli obecni. I tam nawet często, kiedy piszę, że ja, to powinno się równać my. Jasne. Maciej pyta, czy powstało zdjęcie, które może być wizytówką, rozpoznawalnym symbolem, znakiem pana Krzysztofa? Jakie to zdjęcie? A to przedziwne, to jest taki pijany rowerzysta, który hula po internecie, zupełnie już poza mną, żyje swoim życiem i ostatnio spotkałem w jakimś pubie na Dworcu Zachodnim to zdjęcie powieszone, gdzie protestuje się przeciwko Unii Europejskiej. To samo zdjęcie wykorzystała gdzieś policja, przestrzegając rowerzystów, żeby nie pili alkoholu. Także ja myślę, że to jest chyba najbardziej rozpoznawalne, a jednocześnie nierozpoznawalne. Nikt nie wie, tak, absolutnie. Ja nawet wiem, o które zdjęcie chodzi. To jest taka polska jazda ułańska. Tak, to jest charakterystyczne. Ale tutaj nawiązując do tego pytania, nawiążę jedną rzecz, bo w momencie, to już powiedzieliśmy, że w pracy reportera jest tak, że zdjęcia muszą być wybrane na szybko, decyzje bardzo szybko zapadają. Czy zdarza się, że z dystansu czasowego zmienia się decyzja, to nie jest najlepsze zdjęcie, tylko to? Na pewno często tak jest, chociaż ten pierwszy strzał jest z reguły najmocniejszy i później, nie wiem, przyzwyczajamy się też do tego zdjęcia. Redakcja się przyzwyczaja, jest może nie wizytówka, ale najlepiej obrazuje tą historię. Często później już nie ma miejsca na inne wybory. To też redakcje często działają pod presją czasu i w związku z tym, jak już zdjęcie zostało zarchiwizowane, zaznaczone jako to, nie wiem, najlepiej opisujące daną historię, to najłatwiej im sięgnąć też po to. Także tutaj jest długi łańcuszek historii, które się wiążą z poszczególnymi fotografiami. Myślę, powoli będziemy zbliżać się do końca. Dziękuję. Pan Krzysztof na początku... Szybciutko przeleci ten czas. Pan Krzysztof na początku pytał, ile będziemy rozmawiać. Tak mówiłem, że pewnie z godzinkę nam zajdzie. Zbliżamy się do półtorej. Ale... Szymon, mi zniknęły pytania. Gdzie pan archiwizuje wszystkie zdjęcia? Są to oddzielne dyski zewnętrzne, zwykłe płyty? Znaczy całą archiwizacją fotografii zajmuje się Gazeta Wyborcza, w której pracuję. I to są negatywy zarchiwizowane w bardzo dobrym pomieszczeniu, o dobrej wilgotności. Tam nie ma prawa nic się stać. Natomiast ja nie wiem do końca, na pewno jakieś twarde dyski. Nie wiem jak to się archiwizuje. Technologicznie jestem do tyłu. Czy powstało zdjęcie, którego nie chciałby pan zrobić ponownie? Na pewno, ale nie pamiętam w tej chwili, które. Dobrze, to w takim razie troszeczkę inaczej. Jaki moment swojej pracy wspomina pan najlepiej i chętnie by pan do niego powrócił? O Jezu, ja najchętniej, ja pamiętam takie, wynajęto mnie, nie wiem czy pamiętacie państwo, łódkę Bols. Wynajęto mnie jako fotografa z łódki Bols, fotografowałem regaty wielkich łodzi na Antigua holenderska. No to była przewspaniała historia. Nic związanego z wojną. Wojna z organizmem wyłącznie. Dobrze. Proszę Państwa, myślę, że pytanie, mnóstwo. Na większość pytań już w jakiś sposób odpowiedzieliśmy. Pewnie po 22 ten wywiad już będzie retransmitowany. Można obejrzeć jeszcze raz, posłuchać. Jeśli będziecie Państwo chcieli, to pewnie jeszcze może się uda nam zaprosić, jeśli nie zmęczyliśmy za bardzo gościa. Ja bardzo dziękuję. Przyznam szczerze, że zależało mi bardzo na tym wywiadzie już od dłuższego czasu. Wreszcie się udało przy okazji książki. Książkę wszystkim serdecznie polecam. My, proszę Państwa, widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za pytania. Interesujące i myślę, że będziemy kontynuowali. Super, fajnie. Na pewno, bo pewnie to nie będzie pierwsza, jest to pierwsza publikacja, ale mam nadzieję nie ostatnia. No mam nadzieję, że nie ostatnia. Ja tak powoli pytałem z lekką nadzieją, że będzie album tych zdjęć, więc autor nie wyklucza. Proszę Państwa, naszym gościem był Krzysztof Miller, fotograf, nie tylko wojenny, warto o tym pamiętać. Paweł Duma, Szymon Glonek, do zobaczenia w przyszły czwartek. Za tydzień. Dziękuję.